Zachowanie trzody zwierząt trzody chlewnej? Normalnie, kopulacja i koniec. Co to jest trzoda chlewna? Świnie. I? Knury. Prosiaki. A knur to co to jest? Samiec świni. Locha to jest świnia. Maciora ta, co ma małe dzieci, co ma małe te. Maciora, te. Nie no, jak się małe nazywają świni? Ciora. Ciora? Maciora. No maciora, a małe? Ciory. Nie, inaczej się. Warchlaki to już są takie większe, a te małe prosiaki. Chińska świnia. Które? No ta, co leży. No, chińska świnia. O kurwa. Okropna. A krowy? Też? Ja nie wiem. Trzoda chlewna. Wiadomo, chlew to świnia, a krowy jak? Obora. Jak się nazywa, jak ja w domu hoduję krowy? Mam fermę krów. Mam oborę w domu. Jaka to jest odmiana tej świni? Wietnamka. A, wietnamska, właśnie. A ja chińska, tak. Wie pan? Nie. Ilo to ona, czy on? To jest on akurat. Jak się nazywa? Świnia. Osioł. Osioł. Indyczka to jest ona, indyk jest on, a indor zapładnia indyczkę. A indyk? Co indyk? No bo jeszcze jest indor i indyk. Indyk to młody indor chyba, bo indor to już jest taki dorosły. Jak jeszcze raz? Indor jest samiec, zapładnia indor i te indyczki. Małe indyki to są indyczki, a nie chińskie. Chodź tu, masz. Chodź. Wietnamska. Uparty jak osioł, tak. Pfu, Jezus, ja nie mogę. Chodź dalej. Indor zapładnia i te. Kurwa, kopalnie. Mieć albo nie mieć. Zara, moment. Indor zapładnia. Kogo? Indory. Indyczki. Indyczki to są chłopcy. Indyczki to są one. Indory to są oni. Indor zapładnia małe indyczki. Nie może zapłodnić małych indyczek. Dużą indyczkę. To jak się nazywa duży indyk? Ona. Właśnie o to chodzi. No właśnie. Chodź. Nie widzisz, Guptasie? Jezus. Boże, jaki łapczywy, głodny. Pa, rzucił. Nie? Co? Ta świnia to ozdoba, czy też się zabijają? Nie, to dla ozdoby. Gdzie my? Nie, my nie zabijamy. Ale brzydka. Indor jest dojrzały, który zapładnia młode indyki. I ten młody indyk znosi jaja, a z jaj są indyczki. Albo odwrotnie. Indor, indyczka to jest ona, indyczki. A małe indyki to indorki. To jest trzoda chlewna? No pewnie tak, nie. No a jak? Świnie, kat. No nie. Osioł nie. Trzoda chlewna to jest tak. Świnia wietnamska, kozy, tak. Króliki. O. I czekaj, i co tam jeszcze masz? Kuń, konie. Kuń. Kuń. Przez dwie litery. No, kuń właśnie. 2,5 może tam być. A zimą gdzie one są? To malutko. Słuchaj pana, zimą gdzie są? Też tutaj. Pan chyba żartuje. A czemu? A niech pani mi jeden przykład powie czemu. Żartuję. Myślałem, że są w ocieplanym miejscu. No dobrze, a jak mi pani wytłumaczy, jak
w Rosji tam 70, tam... To jest co innego, my jesteśmy w Europie. A no to u nas w lasach, co? A skąd u nas zwierzyna się wzięła do domu? W lasach wietnamskie świnie nie żyją. A ja? W Polsce? A gdzie żyją? Co pan? No, nie ma. Sama nazwa, świnia wietnamska.